Kalimera! Dzisiaj znajdujemy się w akwaparku. Dzisiaj robimy coś dla dzieci. Jak to dzieci nie mogą się doczekać. Już od tygodnia proszą, kiedy pojedziemy do akwaparku. Jesteśmy w akwaparku Lido. Aby dojechać do naszego parku wodnego, mamy kilka opcji. Jeśli nie chcemy wypożyczać auta ze stolicy wyspy, to możemy dostać się bezpłatnym autobusem, który odbiera nas z dwóch punktów oznaczonych na żółto oto na tej mapce, a później odwożą nas z powrotem. Wiadomo, warto wcześniej zapytać, czy coś nie uległo zmianie. Jest również opcja dla leniwych. To zorganizowana wycieczka w pobliskim, lokalnym biurze. Parking pusty. Zobaczcie, aut jest dosłownie może 40 łącznie, także no turystyka i w tym roku wszędzie jednak w Grecji dostała po tyłku. No i wchodzimy. Ceny biletów to 17 euro za osobę dorosłą. Dzieci 13 euro, a dzieci do lat 4 wchodzą za darmo. O czym warto wspomnieć na początku? Zaraz przy wejściu są szafki w cenie 3 euro. Jeśli mamy jakieś drogocenne rzeczy, to warto sobie skorzystać z takiej skrytki. Na samym wejściu mamy taką zieloną, piękną trawkę oraz bar z kawą i różnymi drinkami dla dorosłych. A tuż obok jest, jak widzicie, duży, wspaniały, wodny plac zabaw dla najmłodszych. Tutaj gdzieś obok znajdziemy sobie jakiś leżak, aby mieć dzieci na oku. A tu po prawej stronie też różnego rodzaju gry dla dzieci. Ta strefa dla dzieci jest naprawdę duża. Jest sporo miejsca i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Zostawiamy nasze toboły i idziemy się przejść po parku, aby zobaczyć, co mają do zaoferowania. Od razu co się rzuca nam w oczy, to że jest bardzo dużo tutaj zieleni. Palmy, kaktusy, dużo kolorowych kwiatów, naprawdę bardzo ładnie. Proszę, a tutaj mają jacuzzi, także nie tylko atrakcje dla dzieci. Na pewno się tutaj udamy. Idziemy dalej. Zaczynają się zjeżdżalnie. Tutaj taki wielki lej, ale to zdecydowanie nie dla mnie. Obok mniejsza zjeżdżalnia z takimi materacami. Ale również o czym warto wspomnieć, większość zjeżdżalni jest tutaj od 1,20 m. Wszędzie jest obsługa, ratownicy i każdy to sprawdza. Ale również co jest ciekawe, jeżeli chcemy na wejściu w recepcji, możemy podpisać sobie takie oświadczenie rodzica. Jeśli dziecko nie ma wymaganego wzrostu, dostaje bransoletkę na rękę. I to jest tak jakby takie pozwolenie, że zjeżdża za zgodą rodziców. Fajna opcja. Jestem trochę zaskoczona, ponieważ jest bardzo mało osób. Może dlatego, że jesteśmy tutaj dość wcześnie rano. Ale zobaczymy, co będzie później. Idźmy dalej. O! Mają basen ze sztucznymi falami. Na pewno tutaj zajrzymy. Runda wkoło parku zaliczona. Park nie jest duży, ale bardzo ładny. Jest dużo zieleni oraz dużo różnych sztucznych zwierzątek. I dzieci mają radochę. W
Wracamy teraz do naszego placu zabaw. Dzieci muszą się troszeczkę wyskakać, a mama na leżak. Odpoczynek udany, zaliczony, dzieci poszalały. Teraz idziemy na zjeżdżalnię. Tutaj mamy bar. Muszę przyznać, że ceny nie są wygórowane jak na takie miejsce. Ważna rzecz, o której warto wspomnieć. Do parku nie powinno się wnosić swojego jedzenia. Nas akurat nikt nie sprawdzał, ale dostaliśmy taką informację od znajomych. Więc warto wiedzieć o tym wcześniej, aby ktoś nie był zaskoczony. Akurat trafiliśmy. Pomału się wszyscy zbierają i zaraz będzie sztuczna fala. Popatrzcie sami, jak tu fajnie wszystko wygląda. Osób trochę przybyło, ale w dalszym ciągu jest sporo miejsca. Dla nas odwiedzających to duży plus. Pamiętam inne parki z innych rejonów Europy. Tam to była masakra. Wojna o leżaki, kolejki do atrakcji. Pół dnia się marnowało, aby dostać się na jedną zjeżdżalnię. Tak jak wspomniałam, w parku jest bardzo zielono. Można nawet spotkać rosnące banany. A tam właśnie widzicie punkt startowy tej powolnej rzeki. Fajna sprawa. Można wziąć sobie takie dwuosobowe lub jednoosobowe pontony i relaksować się w spokojnym tempie. Jest też kilka basenów, więc można się popluskać z dziećmi. Ale my zmierzamy teraz do części ze zjeżdżalniami, czyli coś, po co większość tutaj przychodzi. Czy wy również słyszycie ten dźwięk? Tak, to cykady. Takie owady. Uwielbiam ich dźwięk. Kojarzą się właśnie z takimi wakacjami, z relaksem. Może uda się kiedyś je nagrać, aby pokazać je z bliska wam, jak wyglądają. Dzieci poszalały, woda wyciąga, także zmierzamy teraz, aby coś zjeść. Zamówiliśmy sobie takiego suwlaczka pita gyros, czyli gyros z wypicie. I muszę wam powiedzieć, że taka porcja kosztuje 2,5 euro, to jest akurat wersja bez frytek, bo my tak lubimy. I muszę przyznać, że jak na taki, żeby powiedziała, szybki fast food znajdujący się właśnie w takim miejscu, zazwyczaj takie jedzenia są słabej jakości i drogie. Tutaj
naprawdę mogę go zarekomendować, że jest ten suwlaczek zjadalny. I kosztuje tylko 2,50. Pojedliśmy suwlaki, były naprawdę bardzo dobre, więc jeśli ktoś przyjeżdża tutaj na cały dzień, polecam udać się na obiad, a wychodzi naprawdę bardzo tanio. Ogólnie unikam takich turystycznych miejsc, ale tutaj byłam pozytywnie zaskoczona. Także teraz zmierzamy szybko, ponieważ zaczyna się już sztuczna fala. To taka praktyczna informacja, że fala jest o każdej pełnej godzinie. Tu przy końcu te fale naprawdę robiły wrażenie i dość mocno rzucało. Oczywiście wszystko było bezpieczne, a nad bezpieczeństwem czuwało kilku ratowników. Atrakcja przypadła do gustu nie tylko nam, ale i innym. Tutaj zawsze było najwięcej osób. Ale tak jak wspomniałam, w porównaniu do innych parków, to tutaj jest naprawdę spokojnie w Lido Park. Praktycznie nie ma kolejek do zjeżdżalni, czym byłam również zaskoczona. Tak jak jest również w pełnym, normalnym sezonie, tego nie wiem. Taka jeszcze ciekawostka. Na obrzeżach parku w pobliżu zjeżdżalni jest takie mini zoo. To jest taka zagroda ze zwierzętami. Tutaj akurat jakieś jeleniowate, to chyba są akurat daniele. Możemy również spotkać chodzącego swobodnie osiołka. Dla dzieci to też również dodatkowa atrakcja. Kończymy już nasz dzień w Lido Park. Nagrywamy jeszcze, jak to wygląda z góry z najwyższej zjeżdżalni. A więc, podsumowując, wszyscy są zadowoleni, a dzieci szczególnie. Park nie jest duży, ale każdy znajdzie coś dla siebie. A co mnie zaskoczyło, to brak kolejek do zjeżdżalni. Naprawdę dobre jedzenie i gorąco mogę polecić suwlaczka, czyli pita gyros za jedyne 2,50. Jeszcze na sam koniec wklejam Wam mapkę z atrakcjami z Lido Park. Gdyby ktoś chciał taką mapkę, zostawcie maila w komentarzu. A ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa!